Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Piątek to dzień, który przypomina nam cierpienie, ukrzyżowanie i śmierć Zbawiciela. Stajemy pod krzyżem Chrystusa, by przez znak wiary okazać swoją miłość i wdzięczność za dzieło odkupienia. Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje dzisiaj Eucharystii, lecz liturgię męki pańskiej. Dzisiejsza liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża Świętego, komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego. Za chwilę kapłan ubrany w szaty koloru czerwonego uda się w całkowitej ciszy do ołtarza, gdzie na znak uniżenia się przed Bogiem padnie na twarz. Leżąc krzyżem będzie modlił się razem z nami do Ojca. Włączmy się w tę postawę i dziękujmy za dar odkupienia, za to, że Bóg nas nigdy nie opuszcza i pragnie naszego zbawienia. My wszyscy w tym czasie będziemy się modlić o miłosierdzie Pana dla nas i całego świata. Następnie wsłuchamy się w liturgię słowa, której punktem kulminacyjnym będzie opis męki pańskiej według świętego Jana. Był on jednym z uczniów u stóp krzyża na Golgocie, który od samego początku patrzył na śmierć Jezusa oczyma wiary. Dla niego ukrzyżowany jest Królem Wiecznym, Synem Bożym. Po wysłuchaniu opisu męki pańskiej nastąpi uroczysta modlitwa powszechna. Zawiera ona wezwania w najwyższych intencjach całego świata. Będziemy się modlić o to, by zbawienie dokonane przez Chrystusa na krzyżu stało się udziałem wszystkich ludzi. Najważniejszą częścią dzisiejszej liturgii będzie adoracja krzyża, który dla nas jest znakiem nadziei, zbawienia i miłości Boga. Obrzęd ten ma nam uświadomić prawdę, że odkupienie całej ludzkości nie oznacza odkupienia jakiegoś nieokreślonego tłumu, ale każdego z nas indywidualnie. Po adoracji krzyża nastąpi obrzęd komunii świętej, a po nim złożenie Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim, abyśmy mogli tam rozważać cierpienie Zbawiciela i oczekiwać na radość zmartwychwstania. Naszą uwagę skierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Chciejmy w duchowej łączności trwać przy grobie pańskim na modlitwie i uwielbieniu Pana.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę, nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzał coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmął coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli, a kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, postanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze. A Pan zwalił na Niego winy na nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawość on sam dźwigać będzie. Dlatego nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy, pod strachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu, bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często tam się gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus:
Ja jestem. Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innymi uczniami. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy tak powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem?
Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalnią wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplutszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj, królu żydowski. I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej, wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czyż nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej, i rzekł do Żydów: Oto król wasz. Oni zaś krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że Żydowscy mówili, on powiedział: Jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy od góry do dołu. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy. Do kogo ma należeć? Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały
matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przez Żydami, prosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Umiłowani przez Chrystusa, siostry i bracia, drodzy parafianie, którzy łączycie się z nami podczas transmisji w tej naszej wspólnej modlitwie w Wielki Piątek, dzień, który jest dniem naszego zbawienia, dniem, w którym nasz Bóg oddaje życie za każdego z nas. I dziś stajemy wobec tej tajemnicy, którą możemy streścić słowami świętego Pawła, krótkimi, ale jakże wymownymi. Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Umiłował mnie i dlatego poszedł na krzyż. Jezus ten krzyż, siostry i bracie, bierze na swoje ramiona ze względu na ciebie. I bierze ten krzyż dobrowolnie. Nie zostaje przez nikogo zmuszony. Nie wkłada mu tego krzyża na ramiona Judasz, którego zdradził i sprzedał za 30 srebrników.
Nie wkłada mu tego krzyża na ramiona Piłat, którego skazał na śmierć. Nie włożyli mu tego krzyża Annasz i Kajfasz, czy cały Sanhedryn. Oni wszyscy byli w tym miejscu jako, można powiedzieć, narzędzia Boga, przez które wypełniły się pisma. Krzyż na ramiona wziął Jezus Chrystus sam. Wziął go po to, aby realizować wolę Ojca, by wypełnić plan zbawienia świata. Krzyż, który pochodził od Ojca Niebieskiego, Jezus przyjmuje jako znak zbawienia całego świata. Idzie z tym krzyżem na Golgotę. Oblewa go swoim potem, zbroczył swoją krwią, przyozdobił 5 ranami i pokazał całemu światu z wysokości Kalwarii. Jezus mógł, umierając na krzyżu, powiedzieć ludziom: patrzcie, ile mnie kosztowały wasze grzechy, patrzcie, jak was umiłowałem. Święty Augustyn, kiedy zastanawiał się nad miłością umierającego Chrystusa, powiedział: kto kocha, ten daje. Kto więcej kocha, więcej daje. A kto najwięcej kocha, ten najwięcej daje. Chrystus ukochał nas najwięcej i dlatego dał nam najwięcej, bo dał samego siebie, swoje życie. Możemy powiedzieć, że to właśnie na krzyżu została najpełniej ukazana miłość Zbawiciela do człowieka. Pan Jezus mógł w zupełnie inny sposób odkupić ten świat, przecież był Bogiem. Przecież mógł to zrobić mniej boleśnie, mógł to zrobić jedną kroplą krwi, ale chciał iść na krzyż, aby okazać tą pełnię swojej miłości, jej ogrom, aby rzucić też światło przez swoją śmierć na tajemnice naszych krzyży, które przecież każdy z ludzi w różny sposób dźwiga. Jezus nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Co to znaczy wydał siebie samego? Aż przekreślił siebie, przekreślił swoje życie, z tego życia zrezygnował, oddał je na krzyżu, cierpiał za nas i dla naszego odkupienia. On się nie uchylał przed bólem, przed cierpieniem. On był jak baranek prowadzony na rzeź. Do płaczących po drodze niewiast powiedział: córki jerozolimskie, nie płaczcie nad sobą, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i swoim grzechem, nad waszymi dziećmi. W czasie jednej z podróży apostolskich Ojciec Święty wziął na swoje ramiona dziecko, podniósł je wysoko ponad głowy zebranych, co było wołaniem: oto człowiek, za którego na krzyżu umarł Jezus. I to wywyższenie Jezusa na krzyżu, ten moment, kiedy z wysokości krzyża także ciebie, siostro i bracie, podnosi z ziemi, podnosi z twoich grzechów, słabości, upadków, jest jego wołaniem: oto człowiek, za którego oddałem swoje życie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I do każdego z nas dzisiaj warto, aby bardzo mocno trafiło pytanie: a jak my odpłacamy Jezusowi za jego ofiarę, za jego dar, za jego bezgraniczną miłość do każdego z nas? Wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy na swoją kierował się drogę, a Bóg obarczył go przewinieniem za nas wszystkich, mówi prorok Izajasz. Świadomi naszych win chcemy dzisiaj klękać przed krzyżem Jezusa Chrystusa, klękać przed znakiem naszego zbawienia i przepraszać za to, że to nasz grzech przybił go do krzyża. I warto byśmy, kiedy wsłuchaliśmy się w ten opis męki pańskiej, zadali sobie pytanie: w jakim miejscu tych wydarzeń jesteśmy my? Z którą z postaci z tej Ewangelii, w którą się wsłuchaliśmy, możemy dzisiaj my się utożsamić? Siostro i bracie, może dzisiaj czujesz się jak Judasz, który wyszedł z wieczernika, który zostawił Jezusa, który zostawił pozostałych i odszedł w ciemność. Może dzisiaj czujesz się jak Judasz, który Jezusa po prostu zdradził. A może dzisiaj jesteś jak Sanhedryn, który oskarża drugiego człowieka, a w tym człowieku oskarża Jezusa. A może oskarżasz Jezusa za swoje życiowe niepowodzenia, za swoje cierpienie? Może dzisiaj jesteś jak Piotr, który w chwili
zwątpienia, w chwili przerażenia, w chwili, w której trzeba przyznać się radykalnie do Jezusa, mówisz: nie znam tego człowieka. A może jesteś jak trzy niewiasty, które stały razem z Janem pod krzyżem, które zostały pod tym krzyżem do końca. Może dzisiaj Bóg daje ci tę łaskę i siłę, aby pod tym krzyżem wytrwać. Bez względu na to, jako kogo z tych postaci siebie widzisz, chcę ci powiedzieć jedno. Jesteś Jego dzieckiem, bez względu na wszystko. Jesteś Jego dzieckiem, dzieckiem, które On ukochał, za które wydał samego siebie i dla którego poszedł na krzyż. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Tadeusza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów,
Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą
i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia. W Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych, udziel sił tym, którzy im służą. Daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze,
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew cię skropiła, która nas grzechów odmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Witam Cię, witam, Przenajświętsze ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś. Daję Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym sakramencie dziwnie zakrytemu. Żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pohamować raczył. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi, racz nie pogardzać prośbami naszymi. Zgrom hardych siły daj pokój miły, by niszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za chwilę nastąpi złożenie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Od godziny 16:30 do 20:00 będzie możliwość, aby przyjść do kościoła, oddać cześć krzyżowi przez przyklęknięcie, także chwilę poadorować Najświętszy Sakrament. Bardzo prosimy, aby te osoby, które będą przychodziły do kościoła, przychodziły na chwilę modlitwy, ale aby także kolejne osoby mogły po nich wchodzić, byśmy długo się tutaj też nie zatrzymywali i umożliwili modlitwę innym. Natomiast jutro także będzie możliwość adoracji od godziny 10:00 do godziny 16:00.
Odszedł pasterz od nas, z drogie wody żywej. Wraca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Gdy na krzyżu tonął, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Ten, co pierwszych ludzi złowił swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Podziwiamy zdrowie grzechu, nawieć nową mocą. W wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pierwszy dzień nowenny do miłosierdzia Bożego. Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny. Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, Jezu, ufam Tobie. Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. W trudnych chwilach Twego życia nie rozpaczaj, nie roń łez. Ufność Boże, miłosierdzie, troskom Twym położy kres. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej.